piętnastoleciu, ostatnim piętnastoleciu. Oto tytuł. Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej na tle sytuacji europejskiej. Ostatnie lata Polski niepodległej. Stalin i generalicja sowiecka w latach 1937-41. Sprawa Ducha Czeskiego. Historia wojen morskich w dwóch tomach. Następnie Polska, dzieje polityczne ostatnich 200 lat. Łańcuch śmierci, czystka w Armii Czerwonej, kampania 1939 roku, 100 postaci, które tworzyły historię Polski, dylematy historii, nos Kleopatry, czyli co by było gdyby, to jest pan profesor współautorem, historia Rosji, jest to uzupełnienie dzieła nauczyciela pana Wieczorkiewicza, pana profesora Ludwika Bazylowa. Historia polityczna Polski 1955-45-45. Kto rządził Polską? Ten tytuł to też jest współautorstwo. Panie profesorze, na to spotkanie zaprosiliśmy przede wszystkim miłośników historii. Jest mocny, ale też można powiedzieć, żeśmy się stali chcąc nie chcąc służnikami sowieckiego ludobójstwa po II wojnie światowej. I przy okazji ofiarami. Proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga. Można byłoby powiedzieć, i to jest pogląd często w takiej dyskusji stawiany,